Hej moi drodzy, witam was w trzecim już odcinku z naszego mini wyzwania wakacyjnego. Jak widzicie, jesteśmy od razu w prastarych ruinach, a nasza... Ech, ona już idzie żreć. Weź zostaw to. Chcesz być gruba? Mówię ci! Nie, ona nie rozumie. No i patrzcie ją. No i patrzcie, wy ją, no. Zostaw, wydajesz mi pieniądze bez potrzeby, nie będziesz jadła. Nie jesteś głodna. O mój Boże, co za synka. Tak, pomyślałam, że w tym odcinku wykonamy resztę tych takich najprostszych zadań, które są do zrobienia. Już nam niewiele zostało. I najtrudniej będzie zdobyć tą mapę i znaleźć skarb, więc... O Jezu, mój kot mi tutaj przeszkadza, chwileczkę muszę go stąd wywalić. Dobra. Tak. Złożymy ofiarę, bo to był też cel naszego zadania. I co się stanie? Nic nie stanie. No cóż, to sobie pooglądaj. Może to za uparte stworzenie z tego kota. Właśnie wsadził łapę do kawy, także... Ech. No dobra, pooglądajmy sobie i możesz zrobić zdjęcie. Czemu ja zawsze klikam na podłogę, to ja nie wiem. Zrób zdjęcie ładne. No tak, o, weźmiemy, wiecie, żeby... O. Chwycić, no a może bez niej, bo to dziwnie będzie wyglądało. Chociaż kto będzie. Kto tam będzie patrzył? Niech się będzie, tak? No i super. Mamy zaliczone? Wiecie, sprawdzam tak na pewności, nie? Jest zaliczone kolejne zadanko. No dobra, to co, możesz sobie tutaj... Co ty robisz? Nie rób tego! Zostaniesz przeklęta! Dobra. Zrób w takim razie zdjęcie. Takie wspomnienie też trzeba uwiecznić. Skoro już, wiecie, rozzłościła tutaj jakiegoś boga, to wiecie, zróbmy pociem. Co my tu mamy ciekawego? Mamy też gorące źródło, jakbyśmy chcieli. Ona chce, co prawda, ale tyle już się moczyliśmy w tych gorących źródłach, ile można. Ciągle to samo. To co, pojedziemy może tutaj w pierwszą naszą wyprawę. Nie tutaj, tylko na tego typka. Zarezerwuj wyprawę łódź ze szklanym dnem. Zaczniemy sobie od tej pierwszej, od góry. Tak. Mam nadzieję, że nic nam się złego nie przydarzy. Bo wiecie, jak to bywa z tymi wyprawami. Tak, nagrywam trzeci odcinek pod rząd, także wiecie. O nie. Łódź sunie powoli ponad piękną rafą koralową, gdy nagle fragment rafy ociera się o szkło i tworzy się kilka niewielkich otworów w szklanym dnie. Do wnętrza łodzi zaczyna wciekać woda. Czy grupa powinna zatkać dziury gumą, czy własnymi rękoma? Gumą. O, udało się. Udało się. Tak, to chyba jej pierwsza umiejętność, jaką w ogóle zdobyła. Taka jest zdolna. A dobra, ona już musi do kibelka. Jaka Zośka, kobieto? Jesteś na wakacjach, ty chcesz w Zośkę grać. I teraz, kochana, spełnię twoje marzenie. Możesz sobie zamówić jedzenie. Jak bardzo chciałaś tu zjeść, to proszę bardzo. W ogóle muszę iść na rankę z tym kolesiem. Gdzieś na mieście z jakimś synem. Ale tu nie ma restauracji. Ale postaram się może na przyszły odcinek wstawić jakąś małą restaurację, żeby to... Wiecie, żeby było gdzie iść z tym kolesiem na tą randkę, bo nie będę przyszła iść po tych parcelach publicznych, które tutaj są. Szamaj. I tak, właściwie to tak miałam sprawdzić. Tak, będę to często sprawdzać, bo... Bo wiecie. Tak, jest zaliczona pierwsza wycieczka. Super. I chciałabym się nauczyć tańca w ogniu i chciałabym to zrobić od razu, jak ona ma energię, bo to trwa strasznie długo, więc... Co ty robisz? Oglądasz. A tam dalej czerwona lawa i chyba ją to bardzo cieszy. No dobra. nie, na molo nie. Chyba tutaj były prusznice, więc tu sobie pójdziemy. Tak jest. Także zaraz wracam. Jak zwykle. Jesteśmy, moi drodzy, na tej południowej wyspie i tutaj ją chcę właśnie wysłać do toalety najpierw. Ja nigdy nie wiem, która jest damska. Ale chyba ta. Albo i nie. Ewidentnie tu jest sukienka, a tu są spodnie. Dziwna.
Prawa w damskiej toalecie jest. Chyba komuś się drzwi z Leksza pomyliły. Okej. Okay. Nie mam pytań. Weź sobie ten prysznic, kochaninka. O Jezus, ale tu nie ma tego tancerza w ogóle. Ale był prysznic, tak? Dobra, zaczekajmy z tym tancerzem. Przeszukamy kajutę kapitana. Bo chcemy się nauczyć szanty, tak? Albo czekaj, zrób najpierw zdjęcie, nie? Bo wiadomo. Podejdź tu. Robimy zdjęcia, żebyśmy mieli ładny album. Zrób zdjęcie. Zrobimy zdjęcie statkowi. Całego tego raczej nie uchwycimy chyba. Ale tak, wiadomo o co chodzi. Idź przeszukaj kajutę kapitana. Przynajmniej się spełniają te pragnienia, nie? Jak tam jej relacje z tym kostkiem? O, już są dwa piorunki. Ale zobaczcie, on tak do niej... Średnio bym powiedziała. Jakby to jest zauroczenie jednostronne. Może jak go zaprosi na randkę, to coś pyknie. Co to jest? Pewnie jakiś bug. Byle ten kapitan wyszedł. Myślicie, że wyjdzie? Może on chodzi tylko w nocy? Chyba nic z tego. Szukaj, aż wyjdzie. Ale z ciebie gamon. Zwiedzasz okręt, to chodź. Fachnij w sobie. To też jest część naszego zadania, więc... Pokaż. Tak jest! To z ciebie piratka! Powiem, że fajnie się bawię tutaj, zwiedzając to wszystko i wykonując te wszystkie cele, spełniając. Bez żadnych spin, że trzeba tam jakąś rozgrywkę prowadzić, czy coś. Po prostu na luzie. Ciągle po prostu wakacje, nic więcej. Żadna praca, nic. Nie trzeba się martwić o pieniądze. Już? To spróbuj jeszcze raz przeszukać kajutę. Może tym razem się uda. Dajesz, Alison, dajesz. Proszę cię. Nic z tego. Może bardziej wieczorem. Jest! Jest, 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 chodź tutaj. I to schował się. Nie jest. Opowiedz mu o swoich marnych podróżach jak na razie. Zapytaj go, jak znaleźć skarb piratów. Czekajcie, tą chwilę trzeba uwiecznić. Przecież spotkanie z kapitanem? No proszę. Właściwie to z duchem kapitana. Naucz się szanty. No, wystarczyło prawie miło zagadać. Ej, no! Naucz się szanty. Aż tak cię bawi ten mój żart? I co umiesz? Nie umiesz? Tak jest! Jej! I jest... bawię się na okręcie piratów! Kapitan piratów Edward Zadior i ja spotykamy się. No git!
No i kit. Co ja tam jeszcze mam do zrobienia? Tańczyć z tym ogniem. Śpiewający pirat jest zaliczony. No to tak, kochani, zostało nam tańczenie z ogniem oraz znaleźć skarb. I jeszcze ten. No. Mapę do tego tajemniczego miejsca, tak jest. Zabrakło mi słowa. Myślę, że teraz je pokopiemy, bo nie opłaca mi się iść się uczyć tego tańca, ponieważ ona ma już mało energii niestety. Więc trochę ją wymęczę do końca. Niech ona już... Dobra, trochę tutaj zostawimy po sobie bałaganu, no ale... Tak to już jest. Gdzie ty jesteś? Szukaj tego skarbu. Weź się wyślij. Kiedyś go znajdziesz w końcu, przekopiesz wszystkie plaże. Musi gdzieś być. Jest mapa, mapa. Jest, tajemnicza chatka! Jest! To... W przyszłym odcinku musimy się tam udać, koniecznie. Koniecznie. Ale niech kopię dalej, może wykopię skarb, nie, wykopię kość. Nadal nie. I nadal nie. Wciąż nie. Boże, czy my kiedykolwiek znajdziemy ten skarb? A nie wiem, czy w ogóle ma sens szukanie tego skarbu na innych parterach. Wiem, że można wszędzie go znaleźć, bo nawet czasem pod domem znajdowałam skarb. Ale... Ale mi się wydaje, że to bardziej pasuje właśnie do tej miejscówki. Zabierzmy kamieni. Matko Bosko. Ale mamy mapę, więc jest dobrze, moi drodzy. Naprawdę jest dobrze. Dobra, bo ona tutaj potrzebuje pilnie prysznica, więc niech już sobie tutaj weźmie. Ciekawe, czy ktoś to posprząta, czy to raczej zostanie na zawsze? Czy żeby to był nasz Jerzy? No. Tu jest nasz Jerzy. Ładnie, on jest naprawdę niesamowicie ładny. Ja coś czuję, że to będzie nasz mężczyzna życia. Tak właśnie czuję. No ale w ogóle jeszcze nam 3 dni zostały do końca wakacji. A jeśli nie zrobię tego, to ja nie wiem, chyba będzie trzeba tutaj wrócić. Jak nie zdążę. No, niestety. Jeszcze jej może dam, żeby... Nie, nie dam jej, że... Ciągle zapomnę, że jej energia była dobra. Idź na parcelę. Idziemy do domu, żeby ją ogarnąć jak zwykle. No i cóż, moi drodzy. Będę kończyć odcinek. Odcinki są krótkie, takie konkretne, powiedziałabym, bo wykonujemy swoje cele i już. Nie ma tutaj jakiejś większej rozgrywki. No bo o to mi chodzi, nie? Żeby wykonać te wszystkie zadania i mieć pełne... spełnione. A kto wie, może jak skończę tą serię, to może wymyślę coś podobnego i zacznę wypełniać jakieś inne cele w Simsach. Musiałbym pogrzebać i znaleźć coś fajnego. Na przykład spełniać wszystkie aspiracje, albo wszystkie zawody na maksa, wszystkie umiejętności na maksa. Też byłoby coś ciekawego. No ale nie wiem, czy to nie byłoby znowu zbyt inne. Bo myślę, że akurat taka seria wakacyjna jest całkiem, całkiem ciekawa. No ale dobrze, moi drodzy. Wracam z naszą Alicją do domu. Ogarnę ją. A my się słyszymy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał i do usłyszenia. Pa, pa!